Witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałam Wam przedstawić moich ulubieńców roku 2015. Zapraszam. Zacznijmy od włosów. Pierwszą rzeczą jest Heat Defense, czyli spray ochronny do włosów. Ja często używam prostownicy, często używam lukówki, suszarki i taki spray naprawdę sprawdza się świetnie. Już jego sama aplikacja powoduje, że włosy są płatsze. Prostownica sama sunie po włosach. Od razu są one takie miękkie, lśniące, naprawdę, naprawdę godne polecenia. Nie mogę powiedzieć, żeby moje włosy były w wyniku użytkowania tego produktu jakby w lepszej kondycji, ponieważ on chroni je przed tym ciepłem, ale sam proces stylizacji jest dużo łatwiejszy, dużo prostszy, dużo szybszy. Chyba tak najbardziej za to go lubię. Więc pierwszy ulubieniec do włosów. Drugim ulubieńcem do włosów jest maska z Elbiotiki Biowax. Intensywnie regenerująca maseczka Argan Plus 24-karatowe złoto. Ja mam włosy wysoko porowate, z taką tendencją do puszenia się, takiego, wiecie, pudla na głowie. I zwłaszcza jak mam takie krótkie włosy, no to nie wygląda to za dobrze. Dzięki tej maseczce włosy są bardziej lśniące, są gładkie. Co prawda puszą się cały czas, tak? Ale nie jest to aż tak bardzo intensywne jak bez używania tej maseczki. Ja ją stosuję, tu jest napisane, żeby ją stosować co 3 do 5 dni. Ja czasami ją stosuję raz w tygodniu, czasami ją stosuję 3 razy w tygodniu. Zależy jak mi się przypomni, tak bądźmy szczerzy, tak? Ale nawet jeżeli mi się zapomni i użyję raz w tygodniu, to naprawdę widzę, że włosy są w lepszej kondycji. Jeszcze jest jeden wielki plus tej maski, jej zapach. Pięknie pachnie. To jest taki trochę ciężki zapach, ale taki głęboki bardzo. I ten zapach utrzymuje się na włosach. No, mogłabym powiedzieć, że aż do następnego mycia. Oczywiście mam już na drugi dzień. Ten zapach jest troszeczkę mniej intensywny, ale trzyma się i naprawdę w ciągu dnia już parę osób zwróciło uwagę, że pięknie włosy mi pachną, więc jak najbardziej za zapach, za wszystko tak naprawdę, ale ten zapach jest takim dużym plusem. Kolejnym ulubieńcem jest takie małe cudo. Jest to balsam do ust Snux. Ja używam go na noc, nie przekonałam się, żeby go używać na dzień, nie wiem dlaczego. Czy jest to kwestia tego, że on jest taki dość lepki, a ja nie lubię, jak mi się coś lepi na ustach. Prawdopodobnie tak, ale na noc grubą warstwą, jak najbardziej. W smaku jest słodki, bo jest na bazie miodu, ale nie on o smak tutaj chodzi, tylko o to, jak działa. Usta rano są wypielęgnowane, mięciutkie, gładziutkie. Mam wrażenie, że produkt się wchłania, bo na ustach rano nie ma ani jakiegoś takiego, wiecie, filmu, że coś na tych ustach było, ani nie ma pozostałości produktu, więc mam wrażenie, że on wchłania się w usta całkowicie. No naprawdę, nie znalazłam jeszcze nic, co by było godnym następcą. Jest to moje drugie opakowanie. No i chyba nie zanosi się, żeby został zdetronizowany. Kolejna rzecz jest to Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Jest to z tej serii 3 kroki Clinique. Ja mam żel, bo ja mam typ skóry trzeci. Do typu pierwszego i drugiego jest balsam, a nie żel. Ja używam tego na dzień, a na noc jest dla mnie troszeczkę za lekkie. Ale co tu dużo mówić, uwielbiam go za to, że szybko się wchłania, świetnie się sprawdza ten makijaż. Naprawdę utrzymuje poziom nawilżenia skóry taki, że skóra nie jest ani taka ściągnięta, a nie przetłuszcza się i zaraz się ta strefa, zwłaszcza te tutaj, nie błyszczy. Naprawdę bardzo fajny i jest bardzo wydajny. Więc tylko polecić. Naprawdę dla osób, które mają przetłuszczającą się cerę na dzień, pod makijaż, super sprawa. I zostały dwie rzeczy. Wyjeżdżam z kategorii makijaż. Pierwsza rzecz jest to korektor NYX.
HD Concealer. Ja mam w kolorze CW02. Wszyscy się już chyba nim zachwycali, więc co tu dużo mówić, sprawdza się, spełnia swoje zadanie, czyli jest leciutki, bardzo dobrze się utrzymuje, zakrywa co ma zakryć, nie powoduje, że skóra pod oczami jest przesuszona, podrażniona. Naprawdę bardzo dobry produkt za rozsądne pieniądze moim zdaniem. I ostatnią rzeczą jest podkład z marki Make Up For Ever, jest to Matte Velvet Plus. Jest to podkład matujący. No i moim zdaniem naprawdę sprawdza się świetnie i utrzymuje mat na skórze, ale nie daje uczucia takiego ściągnięcia, takiej maski na twarzy. Jest mocno kryjący, ale zarazem jest taki, daje uczucie takiego jakby nawilżenia, ale też nie ma tego nawilżenia na tyle dużo, żeby powodował, że skóra się szybko przetłuszcza. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jedyne moje zastrzeżenie jest to opakowanie, które jest moim zdaniem bardzo nieprzemyślane, ponieważ produkt jest dość gęsty i ciężko jest go z tego wydobyć. Trzeba pamiętać, żeby go stawiać do góry nogami, bo inaczej trzeba się trochę natrudzić, żeby to wyciągnąć ze środka. Ale pomijając opakowanie, jest naprawdę świetny. Ja go dostałam od mamy mojej. Moja mama niestety nie polubiła się z nim. Sama nie umiałam powiedzieć dlaczego. Ja za to użyłam go raz i była miłość od pierwszego użycia. Naprawdę jest świetny. Używam go też tak oszczędnie, bo jest to niestety produkt drogi, ale naprawdę warty, moim zdaniem warty swojej ceny, zwłaszcza jak ktoś ma problem z przetłuszczaniem się cery. Bardzo, bardzo gorąco polecam. I to już byli wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną tych kilka minut. I mam nadzieję, do zobaczenia niedługo. Buziaki, pa, pa.